Torba plecak PSPR1 firmy Paramedica Polska daje pełne zabezpieczenie ratownikom PSP, OSP, karetkom pogotowia przy zabezpieczeniu poszkodowanego. Jest to torba modułowa. Pierwszą najistotniejszą rzeczą jest zabezpieczenie własne ratowników. Znajdują się tutaj rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, nożyczki do cięcia ubrań, folie termoizolacyjne, aparat do płukania oka, worki na odpady. Wiadomo, że najistotniejszą rzeczą jest udrożnienie dróg oddechowych. Do tego celu w zestawie znajduje się sak ręczny oraz komplet rurek ustno-gardłowych. Zwróćmy uwagę na kolorystyczne znaczenie rurek, co ułatwia zastosowanie w praktyce. Po odessaniu dróg oddechowych i założeniu rurki ustno-gardłowej możemy przystąpić, jeżeli jest to konieczne, do wentylacji czynnej pacjenta. Do tego służy worek samorozprężalny, który musimy skompletować w rezerwuar tlenowy, przewód łączący z butlą, filtr ochronny oraz odpowiedniego rozmiaru maskę. Worek ten umożliwia wentylację i czynną, i bierną, 100% tlenem po podłączeniu do butli. Jest zabezpieczony w zastawkę bezpieczeństwa, która w sytuacji zbyt dużego ciśnienia w drogach oddechowych wyrzuca nadmiar powietrza na zewnątrz. Następną częścią do tlenoterapii biernej możemy używać masek. Jest to maska bezzwrotna, z rezerwuarem, zachowanie odpowiedniego przepływu tlenu w granicach od 10 do 15 litrów na minutę daje nam możliwość tlenoterapii 100% tlenem. Jest to bardzo istotne w sytuacji ofiar, które przebywały w zadymionym pomieszczeniu, ofiar wypadków drogowych, które straciły znaczną ilość krwi i trzeba organizm natlenić w drodze do szpitala. Do tego celu służy butla tlenowa 2,7 litra, która może pomieścić przy ładowaniu do 150 atmosfer 400 litrów tlenu, przy ładowaniu do 200 atmosfer 530. Daje to ratownikowi możliwość pracy tym zestawem na około pół godziny. Czas dojazdu do szpitala, ewentualnie dotarcie drugiej karetki. Reduktor, który znajduje się w tej butli, posiada gniazdo AG, co umożliwia podłączenie respiratora zarówno karetki pogotowia, śmigłowce, jak i zestawy PSPR2 ułatwiają podłączenie i korzystanie z butli tlenowej. Płynna regulacja w zakresie od 0 do 25 litrów tlenu na minutę pozwala nam na zastosowanie tlenoterapii. Oczywiście nie zapomniano w zestawie o rozmiarach dziecięcych, czyli maska numer 3 do worka samorozprężalnego, jak również maseczka dziecięca. Jest to istotny element, który ułatwia pracę ratownikom w różnych warunkach. Po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych, wprowadzeniu tlenoterapii najistotniejszym czynnikiem jest zabezpieczenie krwawień, krwotoków i opatrywanie ran. Przechodzimy do następnego modułu, który jest łatwy do wyciągnięcia i przekazania chociażby osobie nie wymagającej zestawu R1 w praktyce. Możemy w nim znaleźć opatrunki indywidualne, chusty trójkątne, kodofiksy, które ułatwiają mocowanie opatrunku na ranie, plastry, taśmy. Zestaw kołnierzy usztywniający. Kołnierz Wizlock, wielorozmiarowy, który ma płynną regulację podparcia podbródka, jak również potylicy. Umożliwia to dopasowanie do odpowiedniej wielkości poszkodowanego. Pragnę dodać, że kołnierz ten możemy stosować nawet u dzieci, które mają 3-4 lata, 4-5 lat.
sumie w zależności od budowy i wielkości. Jednakże do zabezpieczenia dzieci służy kołnierz pediatryczny. Musimy go wcześniej przygotować. Przeginamy część podbródka do przodu, a następnie regulujemy wysokość podparcia brody u dziecka. Zestaw PSPR-1 to również opatrunki hydrożelowe. Opatrunki hydrożelowe stosujemy w przypadku oparzeń. Ich rozmiary pozwalają na zabezpieczenie dużych powierzchni pleców, brzucha, jak również całej twarzy. Zabezpieczenie poparzeń przedramienia, nogi, dłoni, stopy. Zaletą PSPR-1 jest również to, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy dodatkowe wolne ręce, możemy z naszej torby zrobić plecak. Zademonstruję, jak w prosty i wygodny sposób możemy to wykonać. Szelki, które się znajdują w kieszeni, dopinamy. A następnie zakładamy na plecy. Paski pozwalają nam na idealne dopasowanie do pleców, co nie męczy ratownika w drodze i transporcie z poszkodowanym. W skład zestawu R1 wchodzi również deska ortopedyczna z pełnym systemem mocowania i stabilizacji głowy, pasami zabezpieczającymi, komplet szyn Kramera, 14 szyn różnego rozmiaru, używanych w przypadku stabilizacji złamań, zwichnień, skręceń i coraz częściej spotykana w wszystkich jednostkach kamizelka KET, którą możecie Państwo zastosowanie jej zaobserwować na filmie. Chciałbym dodać również informację, że dzięki rozbudowie zestawu PSPR-1 o system ampularium i zestaw do intubacji jest to w pełni profesjonalny sprzęt dla karetek pogotowia, śmigłowców, ekip ratowniczych, GOP-u, TOPR-u, które używane są w naszym kraju. Doniesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych, pożarów, klęsk, katastrof.